Witajcie w kolejnym vlogu kapłańskim. Czas seminarium duchownego to czas formacji duchowej, intelektualnej i ludzkiej. Czas, który odmierza się pewnymi etapami. Te etapy wyznaczają obuczyny i posługi, które przyjmuje się w czasie formacji seminaryjnej. I tak, po wstąpieniu do seminarium przez pierwsze 2 lata filozofii, każdy alumn seminarium diecezjalnego chodzi w stroju świeckim. Po 2 latach, czyli po zakończonym kursie filozofii, jest ten moment, kiedy w wakacje szyje sutannę. Bowiem na początku 3. roku, w niektórych seminariach już w czasie trwania 3. roku, jest moment obuczyn. To moment, kiedy otrzymuje się szatę duchowną, czyli sutannę. Jeśli chodzi o formację seminarium diecezjalnego, to każdy przygotowujący się do kapłaństwa otrzymuje sutannę, wierzchnią szatę z guzikami i koloratką, czyli tak zwany strój uroczysty, strój liturgiczny, albo też strój krótki, czyli tak jak ja tutaj mam koszulę do koloratki. Strój, jakim jest sutanna, często długa szata z rękawami, na której znajdują się guziczki, jak głosi tradycja, jest ich 33, odpowiadają one liczbie lat życia Pana Jezusa. I mamy 2 rodzaje wcięcia tutaj w stójce, to jest albo rzymski, kwadracik, prostokącik lub tak zwana polski krój, czyli tak zwana fałka, litera V, gdzie w czarnej stójce widać białą koloratkę. Błogosławieństwo sutanny i przyjęcie stroju duchownego. I choć tak naprawdę tylko fizycznie zmienia się wygląd danego alumna, który przygotowuje się do kapłaństwa, to często dla wielu wiernych on już jest księdzem, bowiem chodzi w sutannie. Nie ma jeszcze święceń, ale już jest zewnętrznie włączony do tego ordo, do tego porządku, jakim jest duchowieństwo, choć tylko ten zewnętrzny strój o tym tak naprawdę informuje. W sutannie przychodzimy na wykłady, wychodzimy na tak zwane wyjście, czyli poza seminarium, bierzemy udział w różnych rodzaju uroczystościach. Strój krótki również używany jest w czasie wykładów, wyjścia poza seminarium, do załatwiania różnych spraw. Jesteśmy duchownymi. Już nie nosimy tak często, choć będąc księdzem, wcześniej będąc klerykiem, nosząc koloratkę, nigdzie nie jest napisane, że nie mogę nosić krawata, nigdzie nie jest napisane, że nie mogę chodzić bez koloratki, nigdzie nie jest napisane, że nie mogę założyć muchy, czyli takich typowych strojów, jakie przypisane są do wyglądu każdego mężczyzny. To jednak w czasie obuczyn jest też taki zwyczaj, że starsi koledzy ucinają krawat. To znaczy, to jest jakby takie zerwanie ze strojem świeckim, przywdziewając strój duchowny. To jakby pierwszy etap. Od niedawna ten pierwszy etap, czyli obuczyny w moim seminarium, połączone są również z kandydaturą. To znaczy, ja w sposób publiczny wyrażam moją chęć przyjęcia święceń w określonym przez Kościół czasie. Biskup zadaje konkretne pytanie, czy chcesz w określonym przez Kościół czasie przyjąć święcenia najpierw diakonatu i potem kapłaństwa. Kandydat, stąd też kandydatura, albo inaczej admisio, czyli posłanie, mówi tak, chcę. I na to moje pragnienie biskup udziela błogosławieństwa, mówiąc, że w czasie po przygotowaniu, w czasie odpowiednim, Kościół, przychylając się do Twojej prośby, może udzielić Ci święceń według Twojego pragnienia, święceń diakonatu i święceń kapłaństwa. A zatem w moim seminarium w archidiecezji łódzkiej obuczyny połączone są z kandydaturą. Zatem mając strój duchowny, wyrażam moje pragnienie do tego, by w czasie określonym przez Kościół
przyjąć święcenie. To jest pierwszy etap, taki widoczny etap w drodze do kapłaństwa. Kolejnym etapem jest posługa lektora, to znaczy wprowadzenie, błogosławieństwo, które pozwala mi, stopień do święceń, które pozwala mi czytać Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. Temu służą także ćwiczenia z fonetyki, ćwiczenia z wymowy, z dykcji. Zakończone jest to wszystko obrzędem uroczystym, który w mojej diecezji, któremu przewodniczy biskup, i jest to na trzecim roku w okresie Wielkiego Postu, kiedy to przyszły kandydat do kapłaństwa otrzymuje Pismo Święte i biskup udziela mu błogosławieństwa do tego, by mógł jako lektor uroczyście proklamować Słowo Boże, ale także by mógł już jako lektor błogosławić pokarmy na stół wielkanocny w Wielką Sobotę, a więc mógł już pełnić pewną posługę, pewne posługi w zgromadzeniu wiernych. Tyle trzeci rok. Na czwartym roku jest kolejna posługa. Kolejną posługą w Wielkim Poście jest akolitat. Akolita to ten, który jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, który może udzielać Komunii Świętej, jeśli jest taka potrzeba. Może zanosić Komunię Świętą do chorych. Może wystawić Najświętszy Sakrament, choć nie może jeszcze nim błogosławić. Akolita jest tym, który przygotowuje także dary ofiarne na stół, na ołtarz, i jest tym, który posługuje jako ministrant księgi przy mszale w czasie celebracji liturgicznych. Uroczystego błogosławieństwa akolity udziela, tak w mojej diecezji, biskup na czwartym roku w okresie Wielkiego Postu. Kolejnym etapem do kapłaństwa to już są pierwsze święcenia, tak mówiono w Starym Prawie, to koniec piątego roku, czyli święcenia diakonatu. Pierwsze święcenia, wyjątkowy czas, kiedy to po raz pierwszy mówię w sposób publiczny: chcę żyć na sposób kapłański, chcę sprawować liturgię godzin na sposób kapłański, chcę zachowywać święty celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, chcę, wszystko to chcę, nie licząc na swoje siły, ale tylko i wyłącznie z Bożą pomocą. Dzięki łasce Bożej, bo wiem, że sam z siebie nie jestem w stanie absolutnie nie jestem w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Ten moment diakonatu to moment, kiedy kładziesz się krzyżem, kiedy masz świadomość, że jesteś tylko prochem i niczym przed obliczem Bożym, kiedy masz świadomość swojej nicości, kiedy masz świadomość swojej niewystarczalności, kiedy masz świadomość swojej niegodności i kiedy kładziesz się krzyżem, to pamiętam dobrze, gdzie bardzo mocno to pobrzmiewa mi w moich uszach do dzisiaj, kiedy podszedł do mnie starszy kolega przed święceniami i mówi tak: kiedy będziesz leżał krzyżem, proś o dwie rzeczy. Proś o wytrwanie w celibacie do śmierci, byś wytrwał w tym, co ślubujesz, oddając swoje życie Panu Bogu. I po drugie, byś zawsze głosił Słowo Boże, by Pan Bóg cię uzdolnił do tego, by zwiastować Słowo Boże i sprawować sakramenty święte według woli Kościoła. Bowiem każdy diakon jest tym, który uroczyście proklamuje Ewangelię w zgromadzeniu liturgicznym. Jest tym, który głosi Słowo Boże. Jest tym, który sprawuje sakrament Chrztu Świętego, sakrament małżeństwa, który przewodzi obrzędom pogrzebu, który jest bliskim współpracownikiem biskupa, bo usługuje już biskupowi jako ten, który jest w stopniu do kapłaństwa. Jak mówi kardynał Grzegorz Ryś w jednym ze swoich kazań, każdy kapłan nie przestaje być diakonem, czyli nie przestaje być sługą.
sługą ołtarza i sługą słowa. A zatem diakonat jest już takim mocnym, publicznym powiedzeniem tak Chrystusowi. Jest takim mocnym, publicznym wyznaniem, że chce służyć Jezusowi w kapłaństwie, chce być Mu wierny do końca, mając świadomość swojej niewystarczalności, grzeszności i niegodności. Te etapy, jak sutanna, kandydatura, lektorat, akolitat i diakonat, to takie stopnie, po których każdy alumn wchodzi. Wchodzi do prezbiterium, wchodzi do ołtarza, wchodzi, używając terminologii ze Starego Testamentu, do Świętego Świętych, zbliżając się do Niego, aby móc jako kapłan sprawować najświętszą ofiarę. To, do czego jest posłany. Do tego, by Chrystus przez Jego ręce przychodził, przez Jego usta przemawiał, w Jego postępowaniu służył tym, do których zostanie posłany. Te etapy mogą być rozciągnięte w czasie, bowiem seminarium według nowego Ratio Studiorum trwa nie 6, a 7 lat, bowiem 6-letnia formacja poprzedzona jest rokiem propedeutycznym. Może czasem wydłużyć się do lat 8, 9, czasem 10. Czasem się skrócić, jeżeli ktoś przychodzi do seminarium już po wcześniejszej formacji w zgromadzeniu zakonnym, po skończeniu teologii na studiach świeckich. Jednak te etapy zawsze są zachowane, bowiem one są stopniami, są sposobem dorastania, wzrastania duchowego do spotkania z Chrystusem, który będzie przychodził na Twoje słowa w Twoje niegodne ręce, stając się chlebem, stając się Eucharystią, by rozdawać go innym. Przyznam szczerze z własnego doświadczenia, że te etapy przybliżające do święceń dawały coraz więcej radości. Pokazywały, że jesteś już coraz bliżej, że ten czas się już skraca, że ten moment niewątpliwie, moment pierwszej Eucharystii, moment nałożenia rąk przez biskupa, moment, kiedy to Ty będziesz konsekrował, kiedy Ty będziesz głosił, kiedy Ty będziesz błogosławił, kiedy Ty będziesz rozgrzeszał, że ten moment jest coraz bliżej, że ten moment już wkrótce nastanie. Pamiętam, że z wielką radością i z drugiej strony z wielką obawą czekałem na moment święceń kapłańskich. Z wielką radością przeżywałem każdy z tych etapów, ale także radowałem się święceniami moich kolegów z wyższych roczników, bowiem wiedziałem, że oni odchodząc robią mnie miejsce. W ich miejsce ja wejdę, na ich miejscu w kaplicy ja zasiądę, zbliżając się do ołtarza, do sprawowania świętych misteriów. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że polecam Wam wszystkich kleryków, którzy przygotują się, którzy przeżywają kolejne etapy przygotowania do kapłaństwa. Szczególnie polecam Wam diakonów. Polecam Wam tych, którzy przygotowują się do diakonatu, bowiem to jest szczególny czas podjęcia konkretnej decyzji, powiedzenia tak Chrystusowi, powiedzenia chcę, powiedzenia idę za Tobą, Jezu. Na dobre i złe idę na całość, bo chcę być kapłanem dla Ciebie. Niech nam wszystkim modlącym się o powołania, będącym kapłanami i patrzącym na tych młodych, którzy się do kapłaństwa przygotowują, niech nam wszystkim Pan Jezus pobłogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia w kolejnym vlogu kapłańskim.